Halo, tu jestem. Pracujesz? Ojej, pewnie zdalnie nienawidzę tego słowa. Potrafi zaczepić mnie przechodzień, który widzi mnie na przystanku, co ci lekarze dostają jakiegoś dysmusgowia. Uwielbiam podróżować? Aha. No to ja mam wielki szacunek. Łukasz Kowalski! Aktywniej siedzi niż większość się przemieszcza. Jeśli upada, to z prędkością 200 km na godzinę. Jeżeli mówimy o człowieku z niepełnosprawnością, który ma doświadczenie w obsłudze samego siebie, e, niemalże dożywotnie, posłuchajmy go. Bo mm, nasza ignorancja bądź brak wiedzy może się skończyć e, czasami bardzo źle. Pracujesz? Ojej, pewnie zdalnie. Nie? Dojeżdżasz? A w jaki sposób ktoś cię wozi? Nie samodzielnie. A w jaki sposób? Transportem miejskim? Aha, to pewnie ci ciężko. Nie. Traktujesz to jako normalną część życia. Aha. No to ja mam wielki szacunek. Co chcesz przez to powiedzieć? Coś, co, na, co mi wydaje się absolutnie naturalną i zwyczajną częścią życia dla osób, które nigdy nie miały. Do czynienia ze sobą z niepełnosprawnością jest czymś totalnie abstrakcyjnym. Ja rozumiem, ale bądźmy ludźmi, kierujmy się logiką. Obecnie nie biorę, nie biorę nigdy takich obelg do siebie. Zresztą chyba nigdy nie zdarzyło się, żeby jakaś obelga dotyczyła bezpośrednio mojej niepełnosprawności. Tego nigdy, nigdy, nigdy czegoś takiego nie było. Są pewne słówka, których e, nie toleruję. Takim słówkiem e, jest słówko Invalida. Nie wiem dlaczego nienawidzę tego słowa. E, lepiej użyć innego. Albo po prostu zwrócić się po imieniu. Będzie najlepiej. E, nie traktuję swojej niepełnosprawności jako e, czymś, co można mnie obrazić. Ale to słówko inwalida jest czymś, czego nie toleruję i tolerował nie będę. Jeśli już dochodziło do obrażenia mojej osoby, to nie dotyczyło to absolutnie niepełnosprawności, tylko mnie jako mnie. Także w tym względzie można powiedzieć, że na szczęście mamy cywilizowane społeczeństwo. Najczęściej słyszę to z ust osób e starszych. I to jest faktycznie jedno, jedno takie słówko, którego użycia nie cierpię. A wszystkie inne nie robią na mnie wrażenia. Nie traktuję tego jako obelgi. Czasami wręcz czuję zażenowanie, że mm, potrafi zaczepić mnie przechodzień, który widzi mnie na przystanku i zaczyna opowiadać mi swoją historię życia. W odniesieniu do mnie, że będąc w mojej sytuacji, to on by tego nie zrobił, tamtego nie zrobił. Nie pomyślałby w ten sposób, albo zrobił to czy tamto, które miałoby skończyć jego życie. Naprawdę, moja sytuacja nie jest najgorszą sytuacją na świecie. Są gorsze, Zacznij, zacznijmy to dostrzegać. Niemalże że ja pędzę z punktu A do punktu B. Dosłownie pędzę e, i. Osoba z oddali potrafi pomachać, przepraszam, czy mogę, i zaczyna swój wątek. Ja sobie myślę, ale o co ci chodzi, człowieku? Po czym tak sobie myślę, może ma okazję się, e, się wygadać, może ma okazję się czegoś ciekawego dowiedzieć. Generalnie otwartość. Uwielbiam podróżować. E, byłem w Gdańsku. Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i w takich mniejszych miejscowościach. I osobiście mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że uwielbiam Warszawę. Naprawdę kocham Warszawę. Ale na przykład w odniesieniu do Krakowa. Kraków ma w sobie coś takiego. No, ma, ma inną duszę. Jest taki bardziej artystyczny. Przykład, taki przykład. Nie wiem, czy to będzie obrazowo pokazywało ten mój punkt widzenia, ale na przykład Olaf Lubaszenko potrafi sobie siedzieć przy sukiennicach i pić sobie kawkę z przysłowiowym Błogosławem Lindą i nikogo to absolutnie nie dziwi. Nie ma takiej atmosfery celebrystwa. I to jest fajne w Krakowie. Natomiast jeżeli chodzi o transport. Które absolutnie nie umywa się do transportu w Warszawie, no to pomimo całej, całego sentymentu i miłości do Krakowa nie byłbym w stanie tam mieszkać. To samo dotyczy się jeszcze kilku innych miast. Tutaj głównie mi jeszcze przychodzi na myśl Wrocław, ale tu już nie będę wchodził w szczegóły. Chcę po prostu pokazać tę skalę porównawczą między Warszawą a innymi większymi miastami. Inna sprawa, że ja ze swoim włoskiem potrafię e, zrobić e, bardzo dużo ciekawych rzeczy, e, więc może e, dla mnie e, nie ma żadnych barier, ale na przykład e, osoba, która nie potrafi aby zrobić tego, e, mógłby być to już problem. Ale to już e, nie oceniam. Ja patrzę ze swojej perspektywy. Publiczna służba zdrowia też, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat e, na oddzielny wątek. To zależy. Jeżeli załatwiam swoje sprawy medyczne sam, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Natomiast, e, jeżeli z, jestem ze sobą towarzyszącą, co to ci lekarze dostają jakiegoś dysmuzgowia. E, na czym to polega? Jeżeli na przykład jestem ze sobą towarzyszącą, która jest, no nie, nie ukrywajmy, wyższa i bardziej dostrzegalna niż ja, to Zdarza się, że rejestratorka w przychodni bądź szpitalu potrafi się zwrócić do tej osoby, do towarzyszącej, a nie do, adre a nie do adresata. Czasami mam ochotę powiedzieć: Halo, tu jestem, no ale już sobie daruję takie akcje. No, no bo ile można. Ogólnikowo, to służba zdrowia to służba zdrowia, niezależnie, czy to jest rejestratorka, czy lekarz. To już ogólnikowo stwierdzam. Jak to wynika? Może dlatego, że większość lekarzy i rejestratorek to są osoby starsze, które żyły w troszeczkę innych czasach, gdzie osoby z niepełnosprawnością były marginalizowane. Może nie oceniam to. Może to nie jest ich wina? Mam nadzieję, ja lubię tak myśleć, że to nie jest ich wina. Tylko to po prostu to jest wina stereotypów, które gdzieś tam się na przestrzeni historii naszego społeczeństwa gdzieś tam utarły i zostały. Czyli jeżeli już rozmawiają, to rozmawiają jak z człowiekiem na odpowiednim poziomie intelektualnym i emocjonalnym. Może pomóc? Nie, nie trzeba. Może ci pomogę? Nie, no mam blisko. Może jednak? Zostaw. Dosłownie, jak do psa. Wtedy poskutkowało. Z czego to wynika? Nie wiem. Może z nadmiernej empatii. Może ta osoba coś ma na sumieniu. Naprawdę, nie oceniam. Ale wystarczy raz. Nie trzy. Ha! I tutaj mogę sobie przedstawić taki obrazek, który przedstawia mnie z czasów, kiedy miałem lat naście. Grubo przed pełnoletnością. Osoba, która nie potrafi sobie wyobrazić, że można zrobić to czy tamto. Osoba, która myśli, że wózek jest narzędziem do osiągania większych korzyści bądź nadmiernych ułatwień. No i przede wszystkim coś, co. Irytuje mnie, mnie najbardziej. Szanowni współ, współwózkowicze, jak już to, tak ładnie nazywałem, nauczmy się pisać ogłoszenia o pracy. Ponieważ e, ogłoszenie o pracę pod tytułem jestem z miasta X, mam stopień znaczny, szukam pracy, nijak nie zachęci potencjalnego pracodawcy. Dajmy coś od siebie. Pokażmy, że dla pracodawcy nie jesteśmy tylko odpisem na PFRON, tylko jesteśmy człowiekiem, który ma swoje zalety, wady i bardzo cenne kompetencje. Gdybym miał scharakteryzować trzy grupy osób z niepełnosprawnością. Pierwsza grupa bez wchodzenia w szczegóły jak bardzo jest ona liczna, chociaż nie będę ukrywał, że jest to grupa, która z mojego punktu widzenia jest najmniej liczna. Osoby kumate, wykształcone, bardzo ogarnięte życiowo, bardzo sprawne w swojej niepełnosprawności, którzy dostrzegają rozwiązanie na każdy problem, a nie problem na każde rozwiązanie. To jest, yy, myślę, cecha, której bardzo wielu osobom brakuje, nie tylko w niepełnosprawnym, ale też części pełnosprawnych również. Druga grupa osób, to są takie wariaty jak ja. Ja nie będę ukrywał, że ja popełniłem w swoim życiu masę błędów, których konsekwencje czuję do dzisiaj, mniejsze bądź większe, ale jednocześnie ta grupa osób charakteryzuje się odwagą do przeżywania życia, pomimo konsekwencji. Trzecia grupa osób, i nad tą grupą osób niestety bardzo mocno ubolewam. To są osoby, które, których ograniczenia mentalne powodują, że nie potrafią się odciąć. Może nawet nie tyle, co by ch nie chciały, ale wręcz mam czasami wrażenie, że nie chcą, bo się boją. Albo się, albo nie chcą, bo istnieją tak wygodnie. Nie wiem. W każdym razie mam dopiero 30 lat i myślę, że jeszcze kawał życia przede mną, ale obecnie podejmuję działania, które będą zmierzały do tego, aby liczbę osób stanowiących tę trzecią grupę społeczną jak najbardziej zredukować i wywindować co najmniej do grupy drugiej i Taką, taki sobie przyjąłem cel, można powiedzieć, dożywotni. Jak wyjdzie? Zobaczymy.